dniu 15 marca w Muzeum Regionalnym w Brzozowie odbyło się spotkanie poświęcone wojskowości i militariom. Najważniejszym punktem było otwarcie wystawy zatytułowanej Broń biała i palna na polu walki podczas wojen światowych, a towarzyszyła mu krótka sesja popularno-naukowa, na którą składały się dwa wystąpienia. Najpierw pasjonat I wojny światowej, wicedyrektor Zespołu Szkół w Starej Wsi, który nie po raz pierwszy zaprezentował się brzozowskiej społeczności, Zbigniew Sobota, przybliżył tematykę bagnetów wykorzystywanych w armii austro-węgierskiej od połowy XIX wieku do zakończenia tejże właśnie wojny. Podkreślił przy tym, że to była broń użytkowana także przez mieszkańców Brzozowa i okolic służących w tejże armii zaborczej. Podczas wystąpienia omówił rodzaje bagnetów i broń palną, przy jakiej miały one zastosowanie. Jako drugi głos zabrał dyrektor Brzozowskiego Muzeum dr Mariusz Kaznowski, w którego polu zainteresowania znajduje się falerystyka, nauka pomocnicza historii zajmująca się odznakami, odznaczeniami i orderami. W swoim referacie przedstawił odznaki polskich formacji kawaleryjskich do 1924 roku nazywanych jazdą, biorąc udział w wojnie obronnej w 1939 roku, a były to 3 pułki szwoleżerów, 27 pułków ułanów i 10 pułków strzelców konnych. Jednocześnie wzbogacając wystąpienie bogatym materiałem ikonograficznym, w ciekawej formie przybliżył postaci najbardziej znanych i zasłużonych kawalerzystów, spośród których wielu stało się ofiarami zbrodni katyńskiej. To, że mówiło się za mundurem panny sznurem, przede wszystkim odnosiło się właśnie do kawalerzystów. To oni przede wszystkim pociągali młode panny, ale i nie tylko panny. Akurat ukazanie odznak pułkowych tych 40 jednostek jest o tyle ciekawe, że prezentują one różnorodność graficzną, estetyczną, ale i symboliczną. W tych jednostkach, które wyruszyły w 1939 roku na II wojnę światową, dominowały przede wszystkim odznaki pułkowe w formie krzyży. Różnych krzyży kawalerskich, maltańskich, Ruprechta, równoramiennych. Czasem były to krzyże też osadzone na wieńcach z jakimiś orłami pomiędzy ramionami i jeszcze inne wersje. Były też odznaki bazujące na tak zwanych medalionach. Wśród nich też odznaki o kształtach zoomorficznych, zwłaszcza z wykorzystaniem orła. Najmniej liczną grupę stanowiły odznaki w formie gwiazdy, ale one były bardzo poważane, zwłaszcza przepiękna, graficznie wysmakowana gwiazda, odznaka pułkowa 1. Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego, zaprojektowana przez rewelacyjnego artystę, porucznika Szylega. I była to odznaka również wykonywana dla oficerów w formie srebrnego odznaczenia. Były to odznaki, które przede wszystkim honorowały nienaganną służbę w okresie pokoju, zarówno dla oficerów tutaj od 28 roku w wymiarze dwuletnim, jak i dla szeregowych tutaj w wymiarze jednorocznym, ale wcześniejsze wersje różnego typu odznak pułkowych kawalerii, wtedy mówiono jazdy, były związane z uhonorowaniem też zasług na froncie, czy też w służbie tyłowej, ale generalnie w działaniach bojowych. Tak więc taka odznaka miała różne funkcje, ale po 1928 roku, kiedy w całej armii system odznak pułkowych był ujednolicony przez Ministerstwo Spraw Wojskowych, od tego czasu raczej te odznaki były szansą dla kadry podoficerskiej, wyróżniających się oficerów, ale przede wszystkim dla zwykłych szeregowych, którzy w sposób sumienny, nienaganny odbyli zasadniczą służbę wojskową, na to, aby uzyskali taką odznakę. Dla nich być może była to nagroda jedyna w całym ich życiu. Dlatego też, gdy fotografowali się w mundurze wojskowym, dumnie eksponowali tę często jedyną odznakę, jaką mogli uzyskać. Dla nich to było bardzo ważne. Co do symboliki. Jak wspomniałem, przede wszystkim była to symbolika krzyża. Z jednej strony oczywiście nawiązanie do chrześcijaństwa i do ofiary Chrystusa, ale też do całego szeregu odznaczeń, wśród nich też orderów, które przede wszystkim były w formie krzyża tworzone przez nawet nie dziesięciolecia, a stulecia. Wspomniane prelekcje stanowiły wstęp do otwarcia wystawy czasowej. Prawie 100 prezentowanych eksponatów broni białej i palnej, głównie stosowanej podczas I i II wojny światowej, udostępnili prywatni kolekcjonerzy i pasjonaci historii, a także Muzeum Historyczne Pałac w Dukli.
Wystawę w Brzozowskim Muzeum można zwiedzać do 23 kwietnia bieżącego roku.